Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Jestem dzisiaj w Matczu na polu. Będę sobie chodził po takim fajnym poletku, elegancko przeoranym, więc zobaczymy, co to pole mi dzisiaj da. A tymczasem łuseczkę znalazłem. Pierwszy fancik dzisiaj. Mam pierwszą monetkę. Tak mi się wydaje, że to będzie kopiejeczka. Tak, jedna kopiejka. Ale ropu wam nie powiem. Może po umyciu będzie widać. Proszę bardzo. Taki kawałeczek łuseczki teraz znalazłem. Mam kolejną monetę. Jak słyszycie, strasznie wieje. Ale nie jest zimno, tylko wiatr jest tylko. Taki troszeczkę większy. Jedna kopiejka, 1868 rok. Tak mi się wydaje. Tak, ósmy. I trafiłem guziczek. Tak mi się wydaje, że to będzie pruski. Tak jest. Koronę widać. Uszko też jest całe. Mam następny guzik. Uszko jest, ale wygięte. Co to za guzik? Tradycyjnie carska Rosja. Ten nasz posinioł od tej gleby. Ale stan nie jest najgorszy. No nie będę go piłował teraz do końca. Umyję się przed podsumowaniem. Taki guziczek. Kolejny dzisiaj. No i widać, że tutaj strzelali. Patrzcie, jaki pocisk z broni czarnoprochowej. Fajna sprawa. Rzadko takie znajduję. Dziś znów mam pomocników na wykopkach. Tam w oddali. Na końcu pola. Gdzieś sobie kopią. A teraz wyszedł czubeczek. I mam kolejną monetę. Ciekawy jestem, co to jest. A, jeden złoty. Jeden złoty z PRL-u. Rocznik 49. A teraz znalazłem kawałeczek skrzydełka jakiegoś, z jakiegoś orzełka na pewno. I mam drugi pocisk
Proszę bardzo. Ten akurat był znaleziony bez wykrywacza, leżał sobie. O tutaj. I znalazłem chyba boratyneczkę. Dawno wytuptałem boratynkę. A tu taka niespodzianka. I wyszła teraz kuleczka ze szrapnelka. I fajny młotek znalazłem. No, dorobi się tylko trzonek. I można będzie stukać tym młotkiem. I mam kawałek kuseczki. I mam kolejny czubeczek. Mam kolejny guzik. Tym razem coś fajnego. Gorący granat. I nawet uszko jest. Więc jestem bardzo zadowolony z tego guzika. Tamte to popularne. Często je znajduję. A takie to już są troszeczkę rzadsze. Z numerkiem to by był jeszcze rzadszy, ale nie tym razem. Ale i tak mnie cieszy ten guzik. Zrobię chyba jeszcze niecałe trzy długości tego pola i będę się zawijał, więc zajmie mi to pewnie jeszcze z 2 godziny, bo dosyć długie jest. No. Ale guzior jest pierwsza klasa. Dobra, szukam dalej. Mam kolejną monetkę. Coś małego. I chyba nieczytelnego. Zaraz zobaczymy. Co to może być? Tak, 2 grosze z PRL-u, ale stopione. No, szkoda. Mam kolejną łuseczkę. Jest kolejna kuleczka ze szrapnela. Tym razem ta jest trochę większa. I znów mam czubeczek. Mam trzeci dzisiaj pocisk od czarnoprochowca. To są śmieci z tego wypadu. Jak widzicie, trochę tego się nazbierało. Jak na każdym polu. Są fanty, są i śmieci. Ale za każdym razem zbieram i wynoszę to z pola i wyrzucam do śmietnika. A to jest gość specjalny dzisiejszego odcinka. Kot Łesia. Łesia. Jestem już w domu. To jest efekt mojego wypadu. Zaczynam podsumowanko. Jakieś kawałeczki, łuseczek, widzicie, same destrukty. Pociski muszkietowe. Prawdopodobnie pocisk od broni czarnoprochowej. Kuleczki ze szrapnela. 2 monetki z PRL-u. 1 złoty. Rocznik 49. Dobrze widzę? Tak, 49. I ta moneta nieczytelna, prawdopodobnie 2 grosze. 2 kopiejeczki. Boratyneczka, ale stan agonalny. 3 czubeczki owiane od nabojów. Dobra, co tam dalej? Kawałeczek skrzydełka, jakiegoś orzełka. Guzik. Rosja carska. W takim, no nie najgorszym stanie. Guziczek pruski, bardzo ładny. Jak widać, z łóżkiem kompletny. Tamten też, tylko troszeczkę wygięte było. No i chyba najfajniejszy guziczek. Na początku zauważyłem tylko gorejący granat, ale po umyciu, takim nie szurowaniu, tylko zwykłym umyciu, pokazała się na tym granacie trójeczka. Trójeczka. I to mnie bardzo ucieszyło, bo takiego guziczka z takim numerkiem nie posiadam jeszcze. A więc jestem zadowolony z tego guzika. Stan nie jest za super, ale może jeszcze jak popracuję nad tym guziczkiem, jeszcze go dokładnie umyję, to zacznie pokazywać więcej szczegółów.
I taki to był wypad. Pole fajnie było przygotowane, mogłem sobie spokojnie chodzić. No i co, troszkę śmieci wiadomo było jak zawsze, jak widzieliście na tym polu, ale fanty też pojawiły się fajne. Dobra, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!